Czy przyjęcie szczepionki przeciwko COVID-19 jest ryzykowne? Każde leczenie, każdy sposób terapii, jakikolwiek medycyna do tej pory wymyśliła, zawsze wiąże się z jakimś czynnikiem ryzyka. Jedyne, na co należy zwrócić uwagę, a nawet najważniejsze, to czy to ryzyko przewyższa korzyści, czy nie. Statystyki wyraźnie pokazują, że stopień ryzyka ewentualnych powikłań lub skutków ubocznych po szczepieniu jest kompletnie niewspółmierny do wszelkich powikłań i ryzyka związanych z infekcjami. I to nie tylko dotyczy to choroby, która jest w ostatnich czasach, że tak powiem, zmorą z całego świata, ale to dotyczy wszystkich chorób, w których stosujemy szczepionki. Zresztą najważniejsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, medycyna mimo tak intensywnego rozwoju cały czas jednak opiera się o tak zwane leczenie objawowe, tak? Czyli my leczymy skutki i następstwa różnych schorzeń, które rozpoznajemy. Szczepienia to jest jedna z metod, gdzie my leczymy chorobę przyczynowo, czyli my zabezpieczamy nasz organizm przed zachorowaniem, ewentualnie zabezpieczamy nasz organizm przed ciężkimi powikłaniami tego zachorowania, ponieważ w pewnym sensie już układ immunologiczny jest przygotowany na infekcję, która może mu się przydarzyć. Nie rozumiem w ogóle sytuacji, w której ludzie podnoszą różne zagrożenia, mówią o tym, że to jest jakiś eksperyment, czy używa się argumentów z bardzo zamierzchłych czasów, że w szczepionkach są różne substancje toksyczne. Co najmniej od lat 60. w żadnej szczepionce nie są na świecie używane metale ciężkie typu rtęć na przykład. Czyli podnoszenie tego argumentu w dzisiejszych czasach jest absolutną fikcją. Wystarczy porozmawiać z starszymi osobami, albo nawet z osobami z 40, 50, 60-letnimi, którzy jeszcze pamiętają chorych na przykład na chorobę Hajnego Medina, tak zwane polio, gdzie praktycznie my na dzień dzisiejszy tych chorych w ogóle nie widzimy. Tak? Zapomnieliśmy już prawie że o takich chorobach jak żółtaczka zakaźna typu B, bo prawie wszyscy są szczepieni. Nie wspominając już o czarnej ospie, która praktycznie zupełnie zniknęła. Bardzo rzadko spotykamy się, chociaż teraz właśnie niestety dzięki pewnym trendom antyszczepionkowym znowu się pojawiają ogniska w niektórych krajach odry. Osoby, które wiążą te infekcje tylko z drobną gorączką, wysypką, powiększonymi węzłami chłonnymi, oni nie widzieli nigdy pacjentów w stanach skrajnie ciężkich z zapaleniami mózgu, którzy umierają, a medycyna jest wobec takich zaawansowanych stanów bezradna. A szczepienia właśnie chronią przed takimi sytuacjami. Jak pan ocenia ryzyko zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w porównaniu z ryzykiem przyjęcia szczepionek przeciwko innym chorobom? Nie śledziłem, szczerze mówiąc, stopnia ryzyka dużych powikłań poszczepiennych, ale możemy to porównać w bardzo prosty sposób do rutynowo stosowanych szczepień na choroby wirusowe. Praktycznie rzecz biorąc, po każdej szczepionce na grypę, szczepionce na żółtaczkę zakaźną, u pacjentów pojawiają się tak zwane objawy grypopodobne, czyli może mieć gorączkę, może mieć bóle mięśni, może być osłabiony. I to jest jakby taki naturalny element działania naszego układu odpornościowego w momencie, kiedy ma kontakt z czynnikiem, na który musi wytworzyć przeciwciała. Nie ma takiej metody w medycynie, która jest w 100% bezpieczna. Tak? Ludzie bezkarnie i nawet można użyć słowa bezmyślnie stosują masę leków, które są dostępne bez recepty. No niestety Polska jest takim krajem, w którym ta dostępność leków bez recepty według mnie jest zbyt duża. I nie zastanawiałem się nad powikłaniami po zwykłych aspirynach, paracetamolach, tabletkach z krzyżykiem i tak dalej. Te leki powodują bardzo dużo efektów ubocznych i nikt się jakoś tym specjalnie nie martwi, tak? Ryzyko wystąpienia powikłań po przechorowaniu COVID-19, a ryzyko niepożądanego odczynu poszczepiennego. Czy skala zagrożenia jest w tych dwóch przypadkach Pana zdaniem porównywalna? Jeżeli oglądamy statystyki takich ciężkich NOP-ów poszczepiennych w przypadku koronawirusa i mamy stosunek 4 powikłania na milion w przypadku szczepienia i 165 tysięcy powikłań w przypadku infekcji,
no to to jest skala w ogóle nieporównywalna, się nie ma w ogóle nad czym zastanawiać. Poza tym my nadal, obserwując coraz więcej pacjentów, którzy przychodzą do nas z różnymi dolegliwościami po przebytym COVID, uczymy się tak naprawdę dopiero, co ta choroba może wywołać, co ten wirus, gdzie on widać, że wyraźnie ma pewną predylekcję do układu nerwowego i tak naprawdę jakie następstwa będą przebytej choroby, to też będzie wiadomo tak naprawdę za kilka lat. My dzisiaj używamy różnych słów typu mgła mózgowa, pacjenci mają różnego rodzaju bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia pamięci, różnego rodzaju zespoły korzeniowe. Coraz głośniej mówi się o tym tak zwanym zespole PIMS, który występuje u dzieci, ale tak naprawdę to jest dopiero początek sytuacji. Nawet nie da się dzisiaj tak naprawdę wprost powiedzieć, ile w tym jest samego COVID-a, a ile w tym jest jakichś innych następstw. Być może samo przechorowanie choroby naraża nas na inne czynniki ryzyka, o których my jeszcze dzisiaj nawet nie wiemy. Dziękuję za rozmowę.